Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Darek Rybacki i dzisiaj spotykamy się w szczególnych okolicznościach, bo poprowadzimy rozmowę z człowiekiem, do którego nie boję się użyć tego sformułowania, jest ojcem polskiej rekonstrukcji, czy jednym z ojców polskiej rekonstrukcji historycznej. I kilka informacji technicznych, zanim go oficjalnie przedstawię. Ta nasza dzisiejsza rozmowa miała odbyć się podczas konwentu fantastycznego Minikon, organizowanego przez grupę Ratel oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni, ale ze względu na epidemię, ze względu na problemy zdrowotne musieliśmy przesunąć to wydarzenie w czasie, ale dzisiaj już się spotykamy z nikim innym jak z Cezarym Wyszyńskim, chociaż myślę, że większość osób, która interesuje się rekonstrukcją historyczną Cezarego może kojarzyć pod jego ksywą, która jest w polskim świecie reenactingowym bardzo dobrze znana, czyli ksywą Kakaj. Albo też myślę, że część starszych użytkowników, którzy bawili się w rekonstrukcje historyczne, mogą znać Kakaja Cezarego pod ksywą, jakiej używał na Precha, czyli na Forum Rekreacji Historycznych, a tą ksywą był Watcher, czyli jakby to można przetłumaczyć, obserwator, człowiek, który pilnuje porządku, ale do frechy, do tego wszystkiego, co Kakajowi udało się stworzyć przez ostatnie lata w polskim środowisku rekonstrukcyjnym jeszcze wrócimy, także przedstawiam Państwu serdecznie naszego dzisiejszego gościa Cezarego Wyszyńskiego, Kakaja. Cześć Kakaju. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie Darku. Ja generalnie chciałbym jeszcze zaznaczyć, że ten materiał dzisiejszy będzie publikowany nie tylko za pośrednictwem kanałów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ale też na moim profilu YouTube'owym, portalu YouTube'owym, kanale YouTube'owym, czyli Darek Rybacki, na którym zajmuję się głównie historią Rzeczpospolitej Obojga Narodów, którą Kakaj się chyba nieco mniej interesuje, ale z Kakajem mamy wspólną historię. Dość długi czas bawiliśmy się w różne epoki, prawda, Kakaju? Bo nie tylko w starożytny Rzym, ale chyba mieliśmy też epizod XIX-wieczny, z tego co pamiętam. No tak, dosyć miło to wspominam, chociaż krótki to był epizod. Po kilku latach zakończyłem działalność w tej epoce. No, między innymi przez fakt tego, że nie da się robić wszystkiego na raz. Ciężko robić dobrze więcej niż jedną epokę. No, a też kwestia tego, że wszyscy się starzejemy, mamy coraz więcej nowych obowiązków i już nie ma tyle czasu, jak się miało za nastolatka czy dwudziestolatka, żeby bawić się i non-stop jeździć dookoła. Także to też jeden z tych powodów. Jeżeli mówisz jeszcze o tym imieniu Kakaj, rzeczywiście wiele osób mnie pod taką ksywą zna, chociaż niezbyt często ja się w ten sposób przedstawiam. Sam to się jakoś tak rozprzestrzeniło przez te lata. A ciekawostką jest fakt, że to imię, że tak powiem, powstało z tego powodu, że tak córka mnie moja nazywała. To było pierwsze słowo, które ona wydobyła z siebie, patrząc na mnie. I później ona sama kultywowała to imię, także ja nigdy nie byłem tatą ani tatusiem, tylko byłem Kakajem, Kakajuszkiem albo Kakajuchem, jak czegoś tam nie chciałem sprezentować. No i prawdę powiedziawszy, chyba wręcz do 18 roku jej życia zawsze byłem dla niej Kakajem. No i to później dosyć szybko zostało przechwycone przez znajomych i ta ksywa się rozeszła, czego później wynikiem jest moja ksywa antyczna, lekko zmodyfikowana, czyli Kakajus, której używam właśnie w rekonstrukcji Legionu 21 Rapax. Dużo tematów zarysowaliśmy już na wstępie, ale myślę, że powinniśmy cofnąć się do takich kwestii najbardziej podstawowych dla tych osób, które być może w ogóle nie wiedzą, o czym my tutaj mówimy. Kakaj, czym dla Ciebie jest rekonstrukcja historyczna? Co to jest rekonstrukcja historyczna, jeżeli miałbyś to wytłumaczyć sobie, która pierwszy raz słyszy to słowo? No tak, rzeczywiście trzeba by parę słów na wstępie o tym opowiedzieć, żeby nas nie mylono być może z innymi rekreacjami tego typu, które są ostatnio dosyć modne, na przykład tak zwany cosplay. Rekonstrukcja historyczna z sensu stricte będzie to jakieś takie dosyć szczegółowe dążenie do odtworzenia sylwetki z epoki minionej. To jakby nie ma znaczenia, czy mówimy o Otsim z lodowca, czy jakimś wikingu z X wieku, czy o żołnierzu z II wojny światowej. Chodzi o to, żeby zrekonstruować jego całe wyposażenie, czyli mówimy o stroju, o elementach tego wyposażenia, o innych przedmiotach życia codziennego. Rzeczywiście z reguły u mężczyzn, którzy bawią się w rekonstrukcję, mówimy zazwyczaj o rekonstrukcji osoby
wojskowej, tak, związanej z militariami. To jakby najczęściej się odbywa, rzadko się rekonstruuje osoby cywilne z danej epoki. No i też ta szczegółowość, która w tym wszystkim jest ważna, no ona musi być na takim poziomie, przynajmniej ten ideał rekonstrukcji taki jest, żeby ta maszyna czasu, która być może by nas zabrała czy 1000, czy 2000 lat wstecz, my byśmy z tej maszyny wyszli, to żeby nikt dookoła się nie spostrzegł, że my jesteśmy nie stąd. Czyli to wszystko musi być tak odtworzone z dbałością o to, jakie te tkaniny mają kolory, jakie odcienie, jakie sploty, jak te przedmioty nie tylko wyglądają, ale jaka technologia została użyta do tego, żeby te przedmioty na nowo wytworzyć, tak żeby one, że tak powiem, miały maksymalną wiarygodność i żeby nas ktoś nie odróżnił od otoczenia. Zresztą może taki jeszcze inny przykład, co na pewnym poziomie abstrakcji jest rekonstrukcją historyczną i tą atencją szczególną do detali. Popatrzmy sobie na taką sytuację z na przykład z II wojny światowej. Wszelkiego rodzaju akcje szpiegowskie, a może wręcz próbę utożsamiania się, znaczy próbę przebrania się za przeciwnika. Tak? Mamy na przykład wypad niemiecki w Ardenach, ta słynna kampania i wiemy o jakichś tam jednostkach niemieckich, które przebrały się za amerykańskie, bo próbowały zrobić szum tam na tyłach, więc jakby to i w jaki sposób oni musieli, w jakiś szczegółowy sposób oni musieli odtworzyć tą tego żołnierza przeciwnego, tak? Nie tylko jeżeli chodzi o uzbrojenie, o strój, ale także to język, jakim się posługiwali, te wszystkie stopnie, maniery, to wszystko musieli zrobić w maksymalnych szczegółach, no bo stawką było życie. No i później okazywało się, że wpadali przez takie jakieś nietypowe sytuacje. Pamiętam jakąś historię, że jakiś tam oddział nie wiedział, że miesiąc wcześniej temu oddziału zmieniono na przykład kamuflaż, tak, na panterkach, albo ktoś tam biegle mówiący po angielsku, niemiecki żołnierz udający amerykańskiego poprosił o zatankowanie fuel zamiast petrol na stacji i w ten sposób wpatrzy. Takie małe detale spowodowały, że ci ludzie stracili życie. Natomiast no, gdzieś właśnie to jest ten ideał rekonstrukcji historycznej, przynajmniej według mnie. To, o czym mówisz, też pokazuje, że chyba rekonstrukcja to nie jest do końca czysta zabawa, prawda? Bo ja poznałem ciebie jako taką osobę, która do rekonstrukcji podchodzi bardzo serio. Tutaj często nie ma kompromisów. Starasz się to robić dokładnie w taki sposób, jak opowiadasz. Czyli jeżeli przeniósłbyś się w czasie z tej okazji właśnie do starożytnego Rzymu, no to tam ludzie zapewne nie zwróciliby na ciebie szczególnej uwagi. Jeśli chodzi oczywiście o ubiór, no bo wiadomo, że fizycznie różnimy się od tych ludzi. No i może mam zbyt ładne zęby na przykład. No dokładnie, dokładnie. Tak, i za mało blizn na twarzy albo tak, tego typu rzeczy. Generalnie, i tu pytanie do ciebie, czy rekonstrukcję bardziej zdefiniowałbyś jako zabawę, coś co robi się dla czystego fanu, czy jako już jakąś tam amatorską, ale jednak poważną gałąź poznawania kultury materialnej, jakiejś nauki historycznej, nauki archeologicznej? To znaczy, a to już jest rzecz indywidualna, bo ja mówiłem tylko o takim pewnym ideale rekonstrukcji, natomiast jest wiele ludzi, wiele grup, które podchodzi mniej lub bardziej na poważnie. Czasami, tak powiem, na pół gwizdka i te stroje są niedopracowane, ta dbałość o szczegóły jest niska, nie wchodzą tak głęboko w jakąś tam, nie badają tak szczegółowo pewnych zagadnień. I dla niektórych jest to ogromna pasja i spędzają całe życie jeżdżąc po Europie, odwiedzając muzea, grzebiąc w książkach i czy wręcz też próbując samemu nie tylko kupować te rzeczy, ale też odnajdując w sobie pewne umiejętności i próbując odtwarzać dawne przedmioty życia codziennego. Tak? Na przykład poznałem wiele takich osób, które, nie wiem, na przykład jakaś pani z Belgii, która całe swoje życie spędziła, że tak powiem, z miłości do antycznego szkła, na poznawaniu tej technologii i ona w tej chwili tym się zajmuje, takie szkło wytwarza, robi wierne repliki znalezisk, które mamy w muzeach. Inni rekonstruktorzy dzięki temu korzystają z tego i mogą to nabywać.
No, a dla niej to jest nie tylko pasja, ale w tym momencie już i nawet i życie, i biznes, no, bo niektórzy przekuwają tą zabawę właśnie zakładając firmę i zaopatrując innych pasjonatów, którzy nie są w stanie uszyć sobie samemu namiotu czy wykuć sobie hełmu, więc gdzieś te rzeczy trzeba nabywać. Gdzieś za plecami rekonstrukcji historycznej stoi taka miłość do przedmiotów, prawda? Czyli do ładnych rzeczy, do rzeczy z jakąś taką duszą, do przedmiotów, które mają jakąś taką wartość właśnie historyczną, za którymi stoi jakaś historia. I czy to jest rzeczywiście tak, że to te przedmioty są najważniejsze? Przedmioty, czyli stroje, czyli ceramika, czyli hełmy, broń i tak dalej. Czy jest w tym coś więcej? Czy jest w tym też zachowanie, język, badanie tego, jak ci ludzie się zachowywali, jak ci ludzie żyli, jak spędzali wolny czas, czyli to, co wykracza poza sferę przedmiotów? Nieraz miałem takie przytyki od osób, które zbierają antyki tak zwane. Oczywiście antyki to nie chodzi, to jest z antyku, ale chodzi o dawne przedmioty. To mogą być na przykład meble z XVII wieku czy XVIII, czy inne tego typu tam monety. Jak się spotykałem się z tymi ludźmi, to poziom zrozumienia był między nami bardzo niski. Znaczy oni patrzyli na te moje rzeczy i mówili, no dobra, ale te rzeczy tu masz, no to jest jakaś moneta sprzed 2000 lat, w sensie no, jej rekonstrukcja, ale ta moneta nie ma duszy. Tak? Zobacz, ta dusza jest w tych meblach, ta dusza jest w tych przedmiotach, które tu mam, bo one mają pewną jakąś historię, kto się dotykał, kto się używał, ktoś z nimi zginął być może i gdzieś tam jakiś taki mistycyzm być może, że wkracza w tą sferę. Tu rzeczywiście ciężko w tych przedmiotach, które mamy wytworzone, tą duszę znaleźć, chociaż taka właśnie jest idea, żeby nie robić rzeczy postarzonych, tylko odtworzyć przedmioty tak, jak kiedyś one byłyby wyprodukowane jako nowe. I potem samemu poprzez ich używanie, no bo rekonstrukcje historyczne to nie chodzi o to, żeby to postawić sobie na półce, tylko żeby to na siebie nałożyć, pójść, pojechać na jakąś imprezę i w tym obozie, i na tej bitwie, przy innego rodzaju aktywnościach tego używać, żeby to właśnie się zestarzało. Gdzieś w ten sposób, jakby innymi kanałami odnajduje się przywiązanie tych przedmiotów i tą duszę, poprzez to również, że one są tak inne, tak? Bo to, co jest fascynujące w różnych epokach, to, że chcemy spróbować, że te, Boże, ale te spodnie są jakieś takie obcisłe, a tu ma jakiś saczek na genitaliach, a tu nie ma kieszeni, a jak to w ogóle, jak to się z tym... Jak to się z tym żyje, nie? Jak to się z tym funkcjonuje 24 godziny na dobę, więc że tak pośrednio odpowiedziałem na to pytanie. Wiemy już mniej więcej, czym jest rekonstrukcja historyczna. Jeżeli mówimy o osobach, które nigdy o tym nie słyszały, to myślę, że mniej więcej mogą sobie zwizualizować, jak to wygląda. Ale chciałbym ci zadać jeszcze jedno pytanie z tej serii. No bo wiemy już mniej więcej, co to jest, ale jak spotykają się ludzie związani z rekonstrukcją historyczną? Jak odbywa się na tym poziomie towarzyskim? No każdy kojarzy bitwę pod Grunwaldem, rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem. Czy tylko bitwy są, rekonstrukcje bitew są takimi przyczynkami do spotkań właśnie grup rekonstruktorskich, czy rekonstruktorów takich indywidualnych? No takich przytoczyłeś akurat bitwę pod Grunwaldem, takich dużych spotkań, chociażby w Polsce mamy jeszcze kilka, oczywiście to dotyczy one innych epok, ale dosyć znanym festiwalem jest ten na Wolinie, chyba jednym z największych w Europie, może na świecie, który zrzesza grupy wczesno-średniowieczne. Mamy ogromny festiwal w Biskupinie, troszeczkę innej kategorii, ale jakby też spotykają się tam właśnie pasjonaci tych rekonstrukcji historycznych. Wiele osób w tej branży, tak to nazwę, przychodzi do niej z różnych powodów. I dla jednych to, tak jak powiedziałeś, jest miłość do jakiejś aktywności sportowej, do jakiegoś wyżycia się, adrenaliny, zobaczyć, jak to jest, jeżeli nałożę całą tą zbroję i spróbuję pójść na tak zwany wygrzew i się z kolegami będziemy już kolokwialnie naparzać i ile z tej frajdy można wycisnąć. Inni znowuż przychodzą ze względu na miłość do kostiumów, na miłość do wytwórczości. Tak? Ktoś, kto chce poznać techniki, na przykład jak wytwarzano kiedyś wiadra i beczki i tym się pasjonuje i dzięki temu on później pojawia się w tej rekonstrukcji pośrednio. Są ludzie, którzy przychodzą dla dawnego tańca, a są też ludzie, którzy przychodzą tak jakby z doświadczenia mojej grupy, którą prowadzę,
którzy nawet nie do końca interesowali się historią, nigdy by nie wpadli na to, że rekonstrukcja historyczna może zajmować im jakiś czas, ale po prostu przyszli i zobaczyli wspaniałych ludzi. Poznali przyjaciół i stwierdzili, że tak, to jest ekipa, z którą ja chcę się spotykać, ja chcę z nią spędzać czas i może oni po powrocie do domu nie grzebią w książkach i nie siedzą w tych detalach, słuchają kolegów, jak co ma być zrobione, ale dla nich to po prostu jest taki wypad na ryby, można powiedzieć, tak, żeby się, jakby gdzieś ta rekonstrukcja historyczna, to hobby, tak jak każde inne zresztą hobby, jest po to, żeby się odmurzyć, zresetować od życia codziennego, więc jakby to różne, z różnych powodów ludzie się tu pojawiają. No właśnie, to tutaj się w zupełności z Tobą zgodzę, bo to, czego nauczyłem się bawiąc się z Tobą w rekonstrukcję, to właśnie to, że grupa ludzi jest chyba najważniejsza. Można robić cokolwiek, tak? Czy dowolną epokę, ale najważniejsze to jest, z kim to się robi, żeby czuć fajne więzi, czuć dobrą energię no i też przede wszystkim, żeby widzieć wspólne cele w tym, co się robi. Dokładnie tak. No, zobacz, te projekty, które my realizowaliśmy, czyli Legio, Vicesimus, Primus, Rapax Wicesima Prima, jeżeli mogę. Vicesima, o właśnie, o, dokładnie tak. Mówiąc to wiedziałem, że zwrócisz mi uwagę. bo Legio jest rodzaju żeńskiego, okej. Okay. I to już jest właśnie przykład tego, jak Kakaj podchodzi poważnie do rekonstrukcji, do spraw związanych z rekonstrukcją. Druga sprawa to oczywiście Regiment Pruski, Gdański Regiment Pruski numer 52, to już po niemiecku nie będę się silił na szukanie tej nazwy. To też, no ja osobiście muszę przyznać, że te epoki, żadna z tych epok mnie jakoś specjalnie nie interesowała, kiedy zaczynałem tę zabawę, prawda? No tak, dla ciebie to królem zawsze była Kozaczyzna, tak? Czy XVII wiek? Jakby tutaj... XVII wiek, dokładnie, tak? I też właśnie to podkreślam, bo często na moim kanale YouTube'owym ludzie mnie pytają o to, jak zacząć się bawić w rekonstrukcję. I zawsze mówię, poszukaj fajnej grupy w okolicy, nie przejmuj się okresem historycznym, niech to będzie dokładnie coś, co w ogóle nawet cię tam nie interesuje specjalnie. Idź do tych ludzi, pogadaj z nimi i zobaczysz, że spędzisz z nimi dużo czasu. A dopiero potem, jak już przejdziesz przez ten etap, możesz poszukać po prostu grupy, czy możesz spróbować poszukać grupy, jeżeli ciągle będziesz czuł taką potrzebę, takiej skrojonej pod siebie, jeśli chodzi o historię. To zależy, kto jeszcze jakim jest człowiekiem, bo właśnie niektórzy są tacy, którzy sami chcą te nowe ścieżki wytyczyć, ci tak zwani badacze. No to dla nich zawsze, jak oni są wkręceni w jakąś epokę, szczególnie od dzieciństwa, czy to będzie antyk, czy okres napoleoński, no to ci ludzie mają, że tak powiem, może nie klapki na oczach, ale mają ściśle wytyczoną tą ścieżkę i oni wiedzą, że tylko to i wtedy muszą poszukiwać w danym okresie. Natomiast wiele osób, tak jak też wspomniałeś, często dopiero tą miłość do historii poznaje poprzez rekonstrukcję historyczną. I tu najważniejsze jest, do jakiej grupy trafią. No i też warto iść do grup, które są duże, które mają wiele lat doświadczenia. Podpowiedzą wtedy, jak zdobywać te eksponaty, gdzie kupować te tkaniny. Bardzo często jest tak, że w rekonstrukcji robimy coś, mamy już pewien komplet umundurowania i potem coraz bardziej wnikamy w to, jak te szczegóły powinny być wykonane i bardzo często się okazuje, że z tego, czego byliśmy zadowoleni rok temu, to teraz myślimy, o kurde, to wszystko jest w śmieci, wszystko w piach i jeszcze raz muszę to zrobić. No i tutaj też jedną z ważnych cech rekonstruktora to jest to, żeby mieć otwarty umysł i no nie bać się tego, że no tak to wygląda. Ciągle coś trzeba poprawiać, ciągle coś trzeba zmieniać, dokupywać, sprzedawać. I tutaj, jeżeli trafimy na grupy doświadczone, to nie tylko one pomogą nam w zdobyciu tej wiedzy, w zdobyciu tych przedmiotów. Bardzo często na początek po prostu, zresztą też tak jest w Legio 21 Rapax, że my jesteśmy w stanie zebrać tak zwanego przysłowiowego golasa na imprezę, wypożyczymy mu cały ekwipunek, zabierzemy, dowieziemy, ubierzemy, nakarmimy, wymęczymy i odstawimy do domu, tak? I ta osoba wtedy może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dla mnie, nie? Czy to jest ten świat, że w nocy nie mogę być w śpiworze, że to trzeba spać na takim, czy to sianie, czy to owczej skórze i że ktoś mi o trzeciej w nocy może wyrwać i powiedzieć, teraz twoja warta, i czy to jest taka fajna ekipa, że może za dużo pije, może za mało pije, no, czy ma dobry humor, to jakby też takie
Takie proste rzeczy mają wpływ na to wszystko. Trochę się rozgadałem, odpłynąłem od pytania, ale Nie, bardzo dobrze. Warto dodać, że czasami ten brak śpiwora to w sytuacjach też zimowych, prawda? Bo i tak bywało. No tak. Dokładnie. Moja taka ciekawa obserwacja jest taka, że czasami do rekonstrukcji wpadają osoby, które no, wydawałoby się zupełnie do niej, tak, jeśli chodzi o swoją pozycję społeczną, no, wydaje się, że mogłyby nie pasować. No, sami znamy pewnie dyrektorów, prezesów dużych firm, którzy z lubością śpią na trawie, na gołej glebie i odnajdują w tym jakąś taką ucieczkę od swojej codzienności, prawda? No to jeszcze raz na podstawie nawet tej mojej grupy mogę powiedzieć, że ten przekrój jest ogromny. To znaczy i wiekowy, ludzie od 100 lat do 60 kilku bawią się w tej grupie i to jest też fantastyczne, że gdzieś jakby uciekamy od tej normalności i nagle ten 18-latek i 60-latek jest jakby na równi, tak? Są oni równi sobie i nie ma tego poczucia, że o, ty mógłbyś być moim ojcem na przykład, a ty mógłbyś być moim synem. Natomiast, czyli te różnice wiekowe, ale też różnice właśnie w tym uposażeniu i tym, kto jest człowiekiem na co dzień, czyli nie wiem, czy to jest kierowca ciężarówki, czy to jest prezes wielkiej firmy, też gdzieś to się zaciera na takim spotkaniu i jak widać każdy potrzebuje takiej odskoczni, niezależnie od tego, jak wysokie stanowiska sprawuje na co dzień. Przedstawiłem cię jako ojca polskiej rekonstrukcji. Ja tak cię traktuję, nie wiem, czy się zgodzisz z tym stwierdzeniem. I chciałbym wrócić teraz do twoich początków z rekonstrukcją historyczną. Chciałbym cię zapytać, jak to wyglądało, kiedy ty zaczynałeś, bo ty zaczynałeś bawić się w rekonstrukcję, kiedy ja jeszcze na chleb mówiłem BEP pewnie. Okej, okay, dobra. No tak, to prawie już 30 lat mija, odkąd jestem w tej zabawie, jak to można też nazwać. No a ja 31 lat skończyłem niedawno, więc... Okej. No i rzeczywiście... Ale jak to wyglądało na samym początku? Mówisz o tym ojcostwie. No nie czuję się ojcem, ale rzeczywiście jestem od jej początku w Polsce i na pewne rzeczy miałem wpływ, o czym zaraz też powiem. Takie początki, w ogóle początki rekonstrukcji historycznej w Polsce to są raczej lata 70. już nawet. I tutaj trzeba by chyba przywołać taką jedną nazwę, Golub Dobrzyń. To jest miejsce, gdzie na zamku odbywały się bale, turnieje rycerskie. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia, no to tego rekonstrukcją historyczną, tego typu zabaw już nie nazywamy. Tak? Za dużo tam jest teatralnego wyposażenia. Za dużo jest sznurów pomalowanych jakąś srebrzanką, którą mają czy jakby z włóczki zrobiona kolczuga. Tak? Za dużo jest jakichś tam strojów, które, no są, które mają proweniencję teatralną, jakieś leginsy, jakieś trepy i tak dalej, to jakby nie jest to, o co chodziło. Już powiem, że w latach, na początku lat 90., kiedy zacząłem się w to bawić, to już wtedy Golub Dobrzyń był wyśmiewany, tak, przez tych ludzi, którzy zaczęli się spotykać i w tak zwanym ruchu rycerskim, wtedy to się nazywało. Mimo, że teraz można się niesamowicie pośmiać z tego, jak my wtedy wyglądaliśmy, ale już wtedy było takie dążenie do tego, że okej, okay, no słuchajcie, no ale z wełny to nie może być zrobione, czyli to, co powinno być zrobione z metalu, no to powinno być z metalu, czyli tu hełmy powinny być tak zrobione, to co z drewna, to z drewna i jakbyś było to poszukiwanie wyższej jakości, natomiast dzisiaj te lata 90. to nie nazwałbym niczym więcej niż cosplayem jakichś rycerzy, tak? No bo też te początki były trudne. No nie dało się tak łatwo podróżować, nie było takiego dostępu do internetu, do wiedzy. Nie było przede wszystkim dostępu do wytwórców, do wspaniałych kowali, do wspaniałych tkaczy i wszystkich tych innych, którzy robią te przedmioty. No i to było takie, może nie szaleństwo, ale po prostu, no wiesz, każdy domorosły jakiś tam początkowy rekonstruktor łapał się, czego miał i nie wiem, powiem ci, jak robiono na przykład pierwsze hełmy, no to znajdowano drugowojenne, czy nie, może nie drugowojenne, ale jakieś tam hełmy Wojska Polskiego kupowane na targowiskach, odcinano tam szlifierką, coś przyspawano i już była średniowieczna barbuta na przykład, tak? Moją pierwsze tarczę na przykład rycerską to
No to co tu mówić? Może to troszkę wstydliwe dzisiaj, ale to po prostu się poszło w nocy, się ukradło znak drogowy, który stał przy ulicy i się tam przycięło, pomalowało i była tarcza rycerska. No tak, tak to wyglądało, tak? Pierwsze, nie było ludzi, którzy mogli zrobić obuwie dobre, historyczne, więc na początek to każdy miał glany, owijał to jakąś skórką, żeby zamaskować, sznurkiem to obwiązał i heja. No i tak wyglądały te początki. Mydło i powidło, jeżeli chodzi o to, co ten człowiek miał na sobie, połączenie nie wiadomo ilu epok naraz. No i też wykonanie tego wszystkiego no, było zabawne, można powiedzieć. No i powoli to ewoluowało. Myślę, że takim punktem zwrotnym w rekonstrukcji, że moglibyśmy dopiero zaczynać mówić o rekonstrukcji historycznej, to jest gdzieś 98, 9, tak powiedzmy, no, czyli ten okres przełomu milenium. No ja powiem Ci, że kiedy ja zaczynałem, a ja zaczynałem mniej więcej w roku 2005, czyli jak miałem 15-16 lat, tak. To jeszcze hełmy robione z właśnie hełmów wojskowych, odcinane ranty, przyspawane czy przykręcone okulary, bo ja robiłem na początku Wikingów, no to się jeszcze zdarzało, to była taka norma. Może nie było już takich rzeczy, jak widziałem na zdjęciach czasami, bo kolczugi jednak już się robiło z kółek, a nie z jakichś swetrów tam dzierganych, nie? Mhm. Nie było tarcz takich z znaków, tylko już były drewniane ze sklejki, tam jakieś okute jakimś lnem, przyklejony jakiś len do tego, także, ale hełmy tego typu, te najdroższe rzeczy, jeszcze się zdarzały właśnie miecze z płaskowników jakieś tam wycięte. Tak. W życiu. Ale te lata 90. to jeszcze jest taki okres, że jakby wszyscy spotykali się w jednym miejscu, tak? Jeździło się na przykład do Gniewa, czy ci na południu na przykład do Bolkowa i tam się odbywały turnieje rycerskie i tak jak mówię, to było poplątanie z pomieszaniem i gdzieś dopiero pod koniec lat 90. ludzie jakby tak zauważyli, hej, ale przecież są różne epoki tak naprawdę i może nie powinniśmy tego mieszkać na jednej osobie, żeby wkładać cokolwiek, żeby tylko być takim innym niż dzisiaj. I wtedy pojawił się Wolin, wtedy pojawił się Grunwald, który też chyba w 98 czy 99 dopiero wystartował, pojawił się Biskupin, to wszystko ma 20-paroletnią tradycję. Pojawili się na początku tak zwani barbarzyńcy, grupy, które po 2-3 latach przekształciły się właśnie we wczesnośredniowieczne i zaczęły jeździć na Wolin i inne tego typu imprezy. No i dalej, zobacz, pojawił się Wołoszański, to wszystko naraz, w tym samym czasie. Pojawił się ten słynny osobnik, który zaczął tworzyć fajne programy i on też od tych radiowych przeszedł na te telewizyjne. I z tego, co kojarzę, to gdzieś to był taki zaczątek też rekonstrukcji drugowojennych. Te pierwsze grupy, które on może nie stworzył, ale jakoś tam na życzenie do tych swoich filmów zainicjował, spowodowały, że ta pasja też się jakby wyszła na zewnątrz i ludzie zaczęli rekonstruować drugą wojnę i zbierać i pokazywać się z tymi swoimi dużymi też zabawkami, tak? No bo te zabawki drugowojenne są całkiem, potrafią być olbrzymie. Pamiętam rok 2000, pierwszą imprezę na Polońską w Gdańsku. Taka ciekawostka, nie było tam żadnej grupy polskiej, z tego co kojarzę. Same zagraniczne. Trzeba było ściągnąć tak z Rosji, z Białorusi, z okolicznych jakichś tam krajów. Tu była chęć stworzenia inscenizacji na Polońskiej, a jeszcze nie było kim tego zrobić. Więc to też jest właśnie ten moment, gdzie na te różne okresy grupy zaczynają powstawać, kiełkować. Znacznie później pojawiły się jeszcze kolejne, tak, American Civil War, to powiedzmy, że raczej 2010, pierwsze grupy się pojawiły, tak, Pirazy Oko. No właśnie, ale teraz mówisz, że na początku było rycerstwo, ale w takim miszmaszu, potem zaczęło się to rozwijać na różne epoki i w tym momencie mój rozmówca, Cezary Wyszyński-Kakaj, zaczyna szukać swojej drogi, prawda, bo ty tych epok zaliczyłeś pewnie bardzo dużo i to nie w takich interwałach 2-3-miesięcznych, tylko w takich dłuższych interwałach, bo pamiętam, że zajmowałeś się i wczesnym średniowieczem, i tym pełnym średniowieczem. Oj tak, aha, oj i właśnie XIX wiekiem, no starożytnym Rzymem też przecież już dość dawno. Co Cię skłaniało, jakie epoki zaliczyłeś i co Cię skłaniało do tego, żeby właśnie tak między tymi epokami się przemieszczać, żeby szukać tej swojej rekonstrukcyjnej drogi? Wiesz co, szukanie rekonstrukcyjnej drogi to jedno, a jakby to, że ja łapałem się, że można powiedzieć, wszystkiego, co mi wpadło w ręce, to wynikało bardziej z tej miłości, nie właśnie nie do jakiejś stricte konkretnej epoki, tylko miłości do
do kultury materialnej, do poznawania tego, do studiowania, jak wyglądały te stroje na przestrzeni dziejów, jakie to fantastyczne, że my dzisiaj myślimy, że moda się zmienia co 10 lat, 20, to znaczy to wiemy, a myślimy, że w przeszłości to tak nie było, ale to w przeszłości było dokładnie tak samo, tak? Ta moda w latach 80-100 naszej ery będzie inna 30 lat później, czy to będzie XIV wiek, czy XVII, to wszystko się też dynamicznie zmieniało. Z drugiej strony poznawanie tej wytwórczości i też, nie wiem, kiedyś pamiętam, studiowałem dosyć głęboko proces bednarski, to też mnie fascynowało, że tu kostiumy się zmieniają tak często, a taka beczka 2000 lat temu i w XIX wieku wyglądała dokładnie tak samo i była dokładnie tak samo wytwarzana i też jakby szukałem i badałem znaleziska i źródła na obrazach na przestrzeni 2000 lat, robiłem sobie bazę danych. To też takie ciekawe dla mnie było poznawanie nie tylko tej technologii, ale też tej wiedzy tajemnej, nie? Bo wtedy spotykasz się z czymś, czego nikt inny nie za bardzo w ogóle wie, tak? I nowe słownictwo, nie wiem. Wiesz, co to jest wątor? Nie mam pojęcia. Tak mi strzeliło do głowy właśnie. Tak? To jest taki rowek w beczce, czy w wiadrze na dole, w który się wkłada to dno, tak? I tutaj to jest, no to już jest kompletna schiza, żeby to studiować, pod jakim kątem ten wątor był, w którym wieku i w ogóle czym się różnią dzisiejsze wiadra od tych sprzed XIX wieku i które jest bardziej historyczne, bo ten wątor jest tutaj skośny, a tutaj jest prosty i o Boże, jak to niedobrze, to wiadro ma taki zbyt zły kąt na przykład tego dynka, tak? Muszę pomyśleć, no paranoja kompletna, ale na przykład to mnie zawsze ciągnęło, tak? I to powodowało, że podróżowałem przez te epoki poprzez badanie, ale tak jak znowu, że wracamy do tematu, rekonstrukcja historyczna to nie jest tylko badanie i kupowanie, czy tworzenie i stawianie tego na półkę, ale to też jest chęć poznania, jak to jest w tych ciuchach, nie? Jak to jest w tym uzbrojeniu, jak to jest w tych sandałach rzymskich, czy te gwoździe rzeczywiście tak szybko się wycierają, a czy to wygodnie, a jak to jest nie wiem, w tych strojach, gdzie nie ma kieszeni, nie ma czapki z daszkiem, tylko jest jakaś inna i to też jest tak, że człowiek, wiesz, oglądał tych krzyżaków, nie wiem, ostatni Mohikanin i to pobudzało zawsze wyobraźnię. I człowiek chciał, że tak powiem, poczuć się, a jakby to było, gdybym ja tam był na tym filmie, czy w tych realiach. No więc jak to się strzela z tego muszkietu, jaki jest odrzut tego czarnoprochowca i tak dalej, i tak dalej. Można to powiedzieć godzinami. No i to powodowało, że zawsze chciałem spróbować, także przenosiłem tą swoją miłość, pasję tworzenia i zdobywania później na tą próbę, więc uczestniczyłem w grupach. Pytałeś mnie, jakie to okresy były, i X wiek, i XII, XIII okres krzyżowców robiłem, i później XIV, na chwilę się zaczepiły wojny Grzymalitów z Nałęczami, ten okres w Polsce i jeździłem na późny XV wiek, na wojny burgundzkie, na imprezy do Niemiec, do Szwajcarii. No XVII twoja miłość, tak? XVII wiek jakoś ominąłem, nie trafiłem może dobrze w czasie czy na ludzi i bawiłem się też tą okres napoleoński, 1807 rok, tutaj obrona Gdańska przed tymi parszywymi Polakami, tak? Pruską armię żeśmy odtwarzali. No był, powiem ci tak, że nawet w którymś momencie byłem chociaż akurat gościnnie na imprezie z Indianami. Także no tak, podróż w czasie strasznie przyjemna. A natomiast w którymś momencie trzeba było z tego wszystkiego, prawie wszystkiego zrezygnować. Już nie było tyle czasu. Już pojawiła się rodzina, pojawiła się potrzeba utrzymania tej rodziny, stworzenia biznesów i chyba w okolicach 2006-2008 zostawiłem wszystkie inne epoki i zająłem się tylko tym antykiem. No też chyba z tego powodu tu zostałem, że po prostu dosyć szczęśliwie trafiłem na takich ludzi, na których od zawsze czekałem. I to mi umożliwiło stworzenie grupy, która w tej chwili ponad 100 uzbrojonych żołnierzy, fantastyczne jeszcze inne osoby, kobiety, które tworzą z nami tą grupę. No i to zajmuje tyle czasu, że już na nic innego nie ma po prostu możliwości. No tak jak powiedziałeś, dobrze można się zajmować, tak naprawdę dobrze można się zajmować w zasadzie jedną
epoką. Chyba, że ktoś naprawdę ma bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo czasu, to może by udźwignął dwie. Ale jeszcze takie osoby nie spotkałem. No tak, ludzie albo mają dużo pieniędzy, na które ciężko pracują, albo mają dużo czasu, tak? A też najtrudniejsze jest to rzeczy wypośrodkować, bo ludzie ganiają za tym pieniądzem i potem spotykam takich wielu, którzy mówią, że ach, my tobie zazdrościmy, mamy 2 tygodnie wolnego gdzieś tam. No też całe życie starają się tak moją pracę, może nie dopasowywać do hobby, ale tak ustawiać, żeby właśnie mieć czas na pasję. Odnośnie tych beczek, o których mówiłeś, to ja jak poznałem Kakaja, i to jest moja historia, to było jakieś około 2009, może 2008, to właśnie poczęstował mnie cydrem, zmusił mnie do zagrania w planszówkę chyba pierwszy raz i po prostu opowiadał mi godzinę o beczkach i o właśnie tego typu rzeczach, jak tam są, jak są skonstruowane. Także stwierdziłem, no szalony człowiek, nie? Ale coś było w tym takiego, że szybko się spiknęliśmy, no i zaczęliśmy się bawić właśnie w Rapax wtedy. To były początki Rapaxu, polskiego Rapaxu, no bo ten niemiecki, prawda, funkcjonował nieco dłużej. I może właśnie do tego momentu przejdźmy, bo opowiadaliśmy o tym, jak ta rekonstrukcja wyglądała, a teraz powiedzmy sobie, jak ona wygląda dzisiaj. I to opowiedzmy sobie właśnie na przykładzie Rapaxu, bo część osób, która może dołączyła do nas w tym momencie, nie wie, że Kakaj jest szefem, jednym z założycieli chyba największej grupy rekonstruującej realia starożytnego Rzymu w Europie. Zgadza się? No, jak już powiemy o Europie, to już można dodać na świecie, co? Na świecie, dokładnie. Także akurat z tego powodu, że nikt w Afryce czy w Azji się w rekonstrukcję antyczną nie bawi, przynajmniej na taką skalę. W Stanach Zjednoczonych jest kilka grup, ale to jest tak. Chyba jeszcze w powijakach, prawda? No, oni mają też ten problem, że tam są duże odległości. No właśnie. Jak znam tych ludzi, to rzeczywiście, żeby się spotkać, muszą jechać kilka dni i tych pasjonatów antyku nie jest za dużo, szczególnie, że u nich, ale to nie jest tak, że u nich rekonstrukcja historyczna nie jest popularna, bo jest bardzo. Bardzo, tak. Przy czym króluje, no tutaj... Wojna secesyjna. Dokładnie tak. I bo teraz ja się zacząłem świecić, coś mi napada. Twarz widać, to najważniejsze. Okej. Tam no, ogrom ludzi. Jakby to tylko, nie tylko kwestia jest, że tak powiem, epoki, ale to wszystko jest związane z tym, może nacjonalizm to zbyt duże słowo, ale no, to jest historia Stanów Zjednoczonych, tak? I oni bardzo tym żyją, tym konfliktem północ-południe i cała branża tam jest ogromna, która wytwarza dla nich umundurowanie i te imprezy są na kilkadziesiąt tysięcy osób się potrafią zdarzyć nawet. No i potem też zyskuje dzięki temu branża filmowa, tak? Bo powstają filmy, które wykorzystują tych rekonstruktorów z naszej części. Oni przychodzą z własnym sprzętem, armatami i dlatego te filmy historyczne o wojnie secesyjnej wyglądają tak niesamowicie na przykład. Mówimy o Stanach Zjednoczonych i wojnie secesyjnej, to ja tutaj odbijam piłeczkę. Legion 21 Rapax, główny trzon grupy znajduje się w Polsce. Tak. No to jak to jest, że jedna z największych światowych grup rekonstrukcyjnych, rekonstruujących starożytny Rzym, jest zorganizowana w kraju, w którym te wpływy rzymskie wcale nie były tak duże, jak na przykład w Niemczech, w zachodnich Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, czy właśnie w Kolebce, czyli w Italii? Jak pamiętam, jak zaczynałem też zabawę w rekonstrukcję i to chyba wspomniałem w tej rozmowie, poznałem parę osób z ruchu indiańskiego. Się okazało, że ten ruch indianistyczny, bo to chyba tak to należy powiedzieć, funkcjonuje w ogóle chyba jeszcze 30 lat dłużej niż ruch rekonstrukcyjny, jest jednym z największych na świecie. No i znowu można zadać pytanie, co robią Indianie w Polsce? Nie? Na pewno też wpływy mają tam, to był taki słynny Indianin, półPolak, który napisał chyba te Owinetu, tak? Dobrze kojarzę? Tak, May, czy jakoś tak? Dobrze kojarzę, już nie pamiętam. Sat-Ok, tak. Zresztą chyba w Gdańsku. Tak, to z naszych terenów, bo nadajemy z Gdyni, z Rumi, także z Pomorza. Także wiesz, czasami jest jakaś jedna osoba, jedna grupa i ona ciągnie, jeżeli robi to dobrze, to ciągnie za sobą kolejne osoby i potrafi zapuścić korzenie i rozwinąć. To nie jest też, znaczy tak, Rapax jest jedną z większych grup na świecie, ale to też przez swoją formułę
że zrzesza ludzi z całej Polski. Bardzo często jest tak, że grupy z danej epoki zrzeszają ludzi z miasta i okolicy. To jest jakby też ten fakt, że tym się różnimy. To, że my jesteśmy duzi, to nie wcale nie oznacza, że ta epoka antyczna jest jakoś mocno w Polsce lubiana, tak? Poza naszym legionem są jeszcze dwa mniejsze ugrupowania, mające, nie wiem, tam nie chcę spalić, ale może maksymalnie kilkunastu członków, plus nasza setka, no i to jest tyle. No, a grup rekonstruujących późne średniowiecze, czy wczesne średniowiecze, czy II wojnę światową jest znacznie więcej. Tam członków tych grup można pewnie w tysiącach liczyć w Polsce. Także myślę, że to przez tą formułę, że jesteśmy tak międzymiastowi i też międzynarodowi. Bo mamy członków i w Niemczech, i w Luksemburgu, i w Czechach. No i nawet z Argentyny kolega ostatnio się zaciągnął. No tak, ale to jest ciekawa historia, bo chciał robić rekonstrukcję antyku i stwierdził, że jak ją robić dobrze, to tylko w Polsce i się po prostu do Gdyni przeprowadził. Tak, tak, tak. Niesamowity wariat, szczególnie, że to była jego w ogóle pierwsza podróż poza granicę kraju. Doceniam takie szaleństwo. Mhm. I od razu do Europy i od razu do Polski, więc pewnie tak, skok kulturowy. Tak, tak, no. Mówimy o tym właśnie, zaczęliśmy mówić o Rapaksie, że jest to grupa międzynarodowa, że jest to grupa bardzo liczna i właśnie na podstawie tych już danych, które przytoczyliśmy, chciałbym Cię zapytać, jak wygląda Rapaks? Jak wygląda rekonstrukcja dzisiaj, tak? W ogóle? Tak, czy... dokładnie. Jak wygląda Rapaks w kontekście tego, jak się rekonstruuje dzisiaj historię? Bo wiemy już, jak to robiono dawniej, w latach 90. bale, spotkania, tarcze ze znaków drogowych. No dzisiaj chyba wygląda to nieco inaczej, prawda? No to można odwrócić to, jak wtedy narzekałem na brak dostępu do wiedzy, to ten dostęp dzisiaj jest ogromny. Podróżujemy po całej Europie, znaczy nie tylko my, ja, tylko ogólnie miłośnicy tego hobby. Odwiedzamy muzea, robimy zdjęcia wysokiej jakości. No, nawet nie musimy czasami podróżować, bo archiwa muzealne bardzo często są digitalizowane, tak? Ten dostęp do wiedzy, do książek, do opracowań jest po prostu ogromny. Jak ktoś chce, będzie dobrze szukał, to znajdzie. Mało tego, po tych kilku dekadach mamy pewnego rodzaju połączenie dwóch świadków. Ta rekonstrukcja historyczna coraz częściej łączy się ze świadkiem archeologicznym. To miłośnicy rekonstrukcji stają się archeologami. I odwrotnie, młodzi archeolodzy wchodzą w świat rekonstrukcyjny i gdzieś ta wiedza, się wykorzystanie, te połączenia się pojawiają. I to też powoduje, że mamy właśnie kolejne możliwości dostępu do dobrych opracowań. Więc wiedza, tak? No i drugi poziom to oczywiście są wytwórcy, o których mówiłem. Niesamowici pasjonaci, ktoś tam jest, nie wiem, o, zrobimy reklamę, pan Jarosław Bełza, mistrz kowalski, który całe życie swoje poświęcił robieniu takiej małej pierdółki, że tak powiem, jak groty do strzał i do kusz, nie? No, bardzo wyspecjalizowana sprawa tym, czym się zajmuje, ale znowuż te jego rekonstrukcje, to co on jest w stanie zaoferować, no to jest Mistrzostwo Świata. To jest tak, to są eksponaty jakości muzealnej. Tak jak to kiedyś ktoś wytwarzał. I to wszystko dzisiaj możemy po prostu nabyć w prosty sposób. Albo od takich małych wytwórców, albo od często dużych firm wyspecjalizowanych w dostarczaniu pełnego umundurowania, pełnego wyposażenia. I tak jak wspomniane wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, no tam są ogromne firmy, które po prostu potrafią szyć w setkach te mundury, dostarczać setki karabinów. To samo zresztą dzieje się na II wojnę światową w Polsce czy w Europie, także tutaj ten dostęp, nie? Dostęp jest niesamowity. I tu jest właśnie, takie pytanie, bo Ale trzeba chcieć i mieć za co jeszcze, tak? Bo to tak jak też gdzieś tam opowiadaliśmy, są ludzie, którzy na różnym poziomie wchodzą w tą zabawę. Czasem właśnie córeczka przyszła z przedszkola.
Czasem nie chcą lub nie mogą i to nie zawsze tak wygląda oczywiście na takim poziomie. Mhm. Otaczają Cię przedmioty właśnie, które możemy nazwać takimi interesującymi rekonstrukcjami, bo pewnie wiele osób zauważyło już za Twoimi plecami, no są jakieś tajemnicze pewnie dla niektórych przedmioty. Ja je akurat dobrze znam, bo widujemy się co jakiś czas. Mógłbyś trochę opowiedzieć o tym, co znajduje się za Twoimi plecami? Szczególnie interesują mnie te hełmy maskowe, które widzę po mojej prawej. To są hełmy z pierwszego wieku naszej ery, które były używane przez kawalerię rzymską. Także takie hełmy maskowe. Ostatnio być może wielu z Was oglądało serial Barbarzyńcy, który pojawił się na Netflixie i tam Arminiusz w bardzo podobnym hełmie występował, zresztą w bardzo dobrej rekonstrukcji historycznej. Używając takiej maski, tak zwanej maski Warusa, która właśnie została odnaleziona w Lesie Teutoburskim, czyli tam, gdzie te trzy legiony zostały no, przez plemiona germańskie z powierzchni ziemi zupełnie tak, zmiecione. No i taka maska właśnie kawalerzysty się zachowała, także można było ją odtworzyć również dla filmu. Dla filmu, który tutaj powiem, Kakaj konsultował właśnie jako rekonstruktor historyczny i osoba, która na tych tematach zna się bardzo dobrze. Tak, no miałem taką przyjemność ogromną, no i też nie tylko przyjemność, ale możliwość, bo to nie zawsze się zdarza, że filmy, szczególnie takie duże kompanie hollywoodzkie chcą zatrudniać takich advisors, doradców na już kompletnym krokiem, że tak powiem, wtajemniczeniu, to jest to, czy oni chcą tych doradców słuchać, nie? I czy mają na to pieniądze. Bo z reguły tak nie jest. I jestem dosyć dumny z tego, co powstało w tej chwili dla Netflixa. Wiele osób może ten serial, że tak powiem, komentować z punktu widzenia tego, jak tam grają aktorzy, czy fabuła jest miałka, czy nie, czy są fajne zwroty akcji. Jakby od tej strony zupełnie czysto aktorskiej czy filmowej. Natomiast warto powiedzieć, że ten film to jest pewnego rodzaju przepaść, jeżeli chodzi o to, co było do tej pory stworzone w filmografii hollywoodzkiej. Przepaść, jeżeli chodzi o rekonstrukcję tego wyposażenia. Tak? Jak pojawiły się pierwsze komentarze na sieci, to niektórzy mnie nawet pytali, że a dlaczego te pancerze nie są z utwardzanej skóry na przykład. Tak się przyzwyczaili do tego, co pokazuje Hollywood, że wręcz myślą, że Rzymianie chodzili w pancerzach ze skóry, że mieli skórzane karwasze. Czerwone tuniki zawsze. Tak, i tam można by tych detali wymieniać. Okazuje się, że nie, no jest to wymysł XXI wieku. Taki, który powoduje, że no, teraz ja dostałem białości. Taki, który powoduje, że no, takim pasjonatom jak my, to nam taki film się po prostu nie chce oglądać, bo po 15 minutach nie jesteśmy w stanie wyłączać monitor. No właśnie, coś w tym jest, że rekonstruktorzy i kino historyczne, no to często nie idą tymi samymi drogami ze względu właśnie na traktowanie kultury materialnej, bo dla filmowca to jest tylko dodatek do opowieści, prawda? A dokładnie, dla nas jest tak. To bardzo no, ważna część. Na szczęście trafiłem na dyrektorkę Departamentu Kostiumów, która, no, że tak powiem w cudzysłowie, kupiła ten mój pomysł i potrafiła go, no nie tylko się w nim zakochać, ale potrafiła go sprzedać dalej, bo musiała walczyć o to z dyrektorami amerykańskimi, że na przykład przyszła z pomysłem, zróbmy oficerom rzymskim, centurionom kresty z piór, a nie z końskiego włosia, jak to zazwyczaj się robi w filmach. No i ktoś tam się dziwił, że ale jak to, białe tuniki dla legionistów, co to jest w ogóle? Pióra, w ogóle co to jest? No musiała powalczyć to mocno. Jestem z niej mega dumny, że to wygrała. No i efekt mamy tego na ekranie. Także dla mnie ten film, no oglądałem go z ogromną przyjemnością. I, że tak powiem, zupełnie nie zastanawiałem się, jaka jest ta gra aktorska i ta fabuła. Po prostu no miód na oczy, tak? Oglądać i zobaczyć, że rzeczywiście ta armia jest przedstawiona tak, jak ona wyglądała. Tam są poprawne repliki hełmów dla żołnierzy szeregowych, dla oficerów. To są wręcz kopie istniejących znalezisk muzealnych. Biżuteria jest
też jeden do jednego zrobiona, tak jak ją widzimy w muzeach. No i znaki, czyli signa. No możemy tam opowiadać godzinami o tym, jak dużo detali zostało w tym filmie zaimportowanych z właściwych źródeł, a nie bo w sumie mieli taką możliwość, żeby pójść do magazynów Gladiatora na przykład i innych tego typu filmów i za dużo mniejsze pieniądze po prostu wypożyczyć ten to, co było już kiedyś używane. Cały badziew, że tak to nazwę, który jest dostępny. Na szczęście tak się nie stało. Czyli przypomnijmy jeszcze, film nazywa się Barbarzyńcy i można go obejrzeć na Netflixie. Tak. Szanowni Państwo, atakuje nas słońce, co jest zaskakujące, bo mamy dzisiaj taką pogodę, że raz chmury, ciemno się robi w pokojach, a za chwilę wychodzi zza chmur potężne słońce, które nas tu prześwietla całkowicie, dlatego musieliśmy troszkę tutaj sobie z tym poradzić. Dla naszych widzów to jest sytuacja raczej pozytywna, szczególnie jeśli chodzi o Kakaja, bo za jego plecami pojawiły się znowu nowe, interesujące przedmioty, które można tam podglądać, nieco mniejsze niż hełmy i skóry, które widzieliśmy wcześniej. A ja przechodzę do następnego pytania, które brzmi następująco. Życie rekonstruktora jest usłane różnymi interesującymi sytuacjami i to wiem z własnego doświadczenia. I chciałem Cię zapytać, czy Ty wspominasz jakieś konkretne takie wydarzenia, które były szczególnie interesujące, śmieszne, które zapadły Ci w pamięć? Bo cały czas mówimy tak bardzo poważnie o rekonstrukcji, że to jest takie badanie historii, badanie kultury materialnej, ale prawda jest taka, że w dużej mierze rekonstrukcja to jest zabawa, i to jest spotkanie towarzyskie ludzi, interesujących ludzi, którzy chcą po prostu spróbować czegoś nowego. Oj, tych na przestrzeni tak jak 30 lat to tych historii się namnożyło dosyć sporo, to można było opowiadać znowuż godzinami, ale może wyciągnę z tego taki wątek podróży samej i przekraczania granic, bo od jakiegoś czasu jesteśmy w Unii Europejskiej, ale jak ja zaczynałem tą zabawę, to w tej Unii Europejskiej nie byliśmy. No więc trzeba było zapakować się w busa, czy jeszcze wtedy podróżowałem osobówką. No i tam przestrzeni nie było za dużo, więc człowiek załadował się z tym całym swoim historycznym dobytkiem, deski na dach, do tego jakaś mała przyczepka. No, wyglądało to komicznie. Jakby, nie wiem, ktoś z trzeciego świata próbował się przeprowadzić z Gruzji do Niemiec, wiesz, i przekraczasz granicę i zatrzymuje cię celnik, czy w ogóle policjant gdzieś tam na drodze i brwi mu się tak podnoszą wysoko, że mu czoła nie starcza, zagląda tego wszystkiego i musi się tłumaczyć, nie? Że ten bukłak skórzany, który tu leży na wierzchu, to ja wcale nie ukradłem tego z muzeum, tak? Albo że jakiś tam zobaczył hełm wczesnośredniowieczny, to się zastanawiał, czy to jest fragment pocisku na przykład i czy ja mam jakieś dokumenty, że to nie jest na przykład, nie? Czy ja mogę mu udowodnić, wiesz, ja mam udowodnić, że to nie jest pocisk, czy nie, bomba własnej konstrukcji. No i takiej sytuacji było zawsze dużo i zawsze śmiesznie, bo za każdym razem, jak jestem zatrzymywany, no to po prostu szczęka opada im do ziemi, nie wiedzą co powiedzieć, otwierają mi to auto, od wielu, wielu lat to już jest ogromny bus wyładowany i mówię, tak patrząc w grudę, no mówię, aha, nie? I, no i z reguły to się w 99% kończyło przypadku w tym, że nawet się nie zastanawiali, ile to waży i czy to wszystko jest legalnie, czy nielegalnie i po prostu machali ręką, się uśmiechali i mówili i do przodu, nie? Tam, fajnie jest położyć na zewnątrz jakieś takie gadżety, nie? Tam miecz na przykład, to oni sobie wezmą, pomachają i od razu taka radość dziecięca, nie? Natomiast mówię, te historie są czasami niesamowite, bo pamiętam taką sytuację, jak jechałem na imprezę do Niemiec na późny XV wiek, zaproszony przez kompanię Świętego Jerzego. No i tak jak mówię, to było jeszcze przed dołączeniem do Unii Europejskiej, więc ważny był taki glejt z zagranicy, imienny, wypisane wszystkie osoby, które tam jechały w samochodzie. Zostaliśmy zaproszeni na to spotkanie, żeby na granicy pokazać, gdzie będziemy, kto nas będzie gościł, kto nas będzie karmił. Tak. No i wiedziałem, że o taki glejt trzeba poprosić, więc oczywiście to zrobiłem i takie pismo otrzymałem.
Przy czym po niemiecku. A ja po niemiecku nie mówię wcale, więc zobaczyłem tylko sześć nazwisk na tej liście, no bo na całe A4 jest napisane. Ja mówię, hej, ja w ogóle się nie zastanawiałem, co tam jest napisane. No i podjeżdżam na granicę polsko-niemiecką, pokazuję to celnikowi. Temu się tak podnoszą te brwi. Szturcha tego obok celnika, obaj otwierają usta, no i mówią zjechać na bok. No to, że mam zjechać na bok, to jakby bardzo często się zdarzało, więc nie było to problemu. Ale się okazało, że musieliśmy czekać aż pół godziny tam. Nic nie otwierali, nic nie sprawdzali, tylko czekaliśmy. Zaczęliśmy się zastanawiać, co się dzieje. No i mniej więcej po pół godziny przylatuje jakiś taki spocony, niski generał. Oni mu pokazują to pismo. On też na to patrzy. No i to już powiem, co było w tym piśmie może. To był taki glejt napisany troszkę taki w klimacie właśnie, że tutaj dowództwo zaprasza żołnierzy tu i tu. Po przyjeździe proszę zrobić to i to. Proszę zgłosić broń w tym i w tym miejscu, ilość broni i tak dalej. Nie? No, tą bronią naszą to były halabardy, bo to był oddział halabardników. Więc przylatuje ten niemiecki oficer, patrzę tą kartkę, mówi takim łamanym polskim, mówi, gdzie ta broń? Gdzie amunicja? Ja też otwieram oczy, mówię, broń się zastanawia, mówię, i pokazałem mu, że te halabardy rzeczywiście takie długie mieliśmy na dachu samochodu. Mówi, patrzy na to, mówi, a piki. No i tam pogonił tych wszystkich, się uśmiechnął i kazał jechać. Nie? Ale znaczy, tego typu scen na granicach zawsze było całe mnóstwo. Nieraz było tak, że wracałem na przykład w nocy do Polski i no i tak, zajeżdżam na granicę i widzę taki celnik, o Jezu, zmęczony, tam ciepło mu w środku, wie, że na zewnątrz zimno. Zobaczył jakiegoś rumuński majdan zajechał, który trzeba by trzepać godzinę, no bo to wyglądało zawsze komicznie. No i tak na mnie patrzy, taki zrezygnowany i mówi, co tam wieziecie? A ja mówię, no jak to co? Sprzęt turystyczny. A on wtedy odważył taki uśmiech. A, sprzęt turystyczny, dzięki. No to jechać, nie? Wiesz. Także też takie życiowe sytuacje. No nie zawsze tym celnikom chce się pracować. Tylko trzeba odpowiednio wtedy się zachować, nie? Nie mogę mu wymieniać, co tam jest, bo wtedy on musiałby mnie bardziej kontrolować. No pamiętam też taką sytuację, jak jechaliśmy do Anglii. Kiedyś ta angielska granica była taka osławiona tym, że było ciężko się tam dostać. Nie? Ludzie kupowali bilet promowy, już byli po drugiej stronie i nagle Straż Graniczna ich zawracała z byle powodu, bo nie wiem, bo nie był hotel wykupiony, bo nie był bilet powrotny wykupiony. Ciężko było się na wyspę dostać. No i jechałem nawet z taką ekipą, to był chyba 2000, pamiętam, drugi rok. Mieliśmy zaproszenie, też znowu taki żelazny glejt od Archaeological Trust, czyli takiego stowarzyszenia archeologicznego w Yorku, że nas zapraszają, żeby nas żywić, gościć i wszystko tam serdecznie. No i też, tylko znowu, że wybraliśmy prom od gdzieś też druga, trzecia w nocy, bo taki był najtańszy. I przepływamy na tą drugą stronę. Ja jako jedyny mówiłem po angielsku. Pięć osób takich wyglądających ze mną, jakbym wiózł krasnoludów z Tolkiena generalnie, bo to wszystko rekonstruktorzy wczesnego średniowiecza, więc to wszystko takie zarośnięte i takie cały taki stary Volkswagen, ten kwadraciak, mydelniczka, załadowany tutaj jakimiś drewnianymi meblami wikińskimi, jakimiś skórami owczymi. No, znowuż wyglądało tak, jakbyśmy się chcieli zaraz przeprowadzić tam i się rozstawić gdzieś w centrum Londynu. No i niestety taka była godzina, że oni nie mogli zadzwonić do tego muzeum, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to zaproszenie jest prawdziwe. No a jeszcze się nasłuchaliśmy po drodze, bo jeden z tych kolegów to właśnie kiedyś został zawrócony z tej granicy, bo z byle powodu i musiał później paszport wymieniać na nowy, żeby nie mieć tych odmownych pieczątek wbitych, więc na tej granicy było tak trochę strachliwie. Poszedłem do tej celniczki i mówię, że... A on się pyta, mówi, no tak, ale nie macie biletu powrotnego. A mówię, no nie, bo tam tydzień będziemy tu zaproszeni goście, a później chcemy jeszcze sobie do Londynu pojechać, pozwiedzać muzeum. Mówię, że nie wiem, ile nam to zajmie. Generalnie kompletna szczerość i rozbrajające odpowiedzi. Mhm. Troszkę może powiedzieć po bandzie, biorąc pod uwagę to, jak innym się nie udawało. No i ta pani, no i tak się zastanawiamy, czy dostaniemy tą wizę na te 2 tygodnie, czy na tydzień. I ta pani tak się myśli, drapie po głowie, patrzy mi prosto w oczy i mówi, panie Cezary, czy pan obiecuje, że za 2 tygodnie
razem z panem, tych pięciu panów opuści Wielką Brytanię. Powiedziałem, tak, oczywiście tam, wiesz, no. I on mówi, aha, dobrze. No to puch, puch, wbiła pieczątki, potem ja patrzę w paszportach, wiza na 6 miesięcy. Nie? No i teraz kluczowe pytanie, czy wrócili z tobą? Tak, ale wiesz, te wszystkie historie są wesołe, też pokazują to, jakie trzeba mieć podejście do tych urzędasów. Troszkę na wariata, tak? Troszkę czasami w jakiejś śmiesznej czapce, tak jak ty dzisiaj jesteś, często podróżowałem, tak żeby pokazać, że tak powiem, szalony, niegroźny i że można się tu pośmiać. Oczywiście efektem jest to, że ja bardzo rzadko byłem ściśle kontrolowany, także można tam było przewieźć 10 cudzoziemców w środku, gdyby się chciało. No nie wiadomo jakiej ilości papierosów, wódki czy czego innego. Oczywiście nigdy tego nie robiliśmy, ale takich historii jest cała masa. Już po wejściu do Unii w sumie te kontrole angielskie akurat były zawsze najłatwiejsze, bo tam rekonstrukcja historyczna jest od lat 60. bardzo popularna, bardzo silna. Tak, to prawda. To jest kolebka rekonstrukcji historycznych Anglia. I jak już byliśmy w Unii, to na granicy, bo tam akurat zawsze jest sprawdzanie na granicy, to tam nie jest tak jak między polską i niemiecką granicą, tam zawsze jest zatrzymywane auto. Czy to czy przez francuski, czy przez angielski celników, jakby nie ma znaczenia, ale tam wystarczyło otworzyć i powiedzieć, że reenactment, czy living history, czyli że jesteśmy rekonstruktorami, to po prostu od razu tam było, aha, dobra, jedźcie. To jakby było zawsze normalne dla tych celników. Są nauczeni tego, że wiedzą, jakie to ilości tych wariatów jeżdżą na te tam pod Hastings, czy na inne imprezy, no czy tak. Do Francji z powrotem. Także też nie będę nikomu podpowiadał, ale fajny sposób na przemyt. Można udawać rekonstruktora historycznego. Na to chyba jeszcze nikt nie wpadł. No, bo nie słyszałem, żeby kogoś albo wpadli, a wiesz, nikt nie został złapany. No właśnie. Ale to pewnie byśmy w środowisku pewnie byśmy się dowiedzieli. Że 10 wikingów próbowało przemycić ileś tam narkotyków. No. Słuchaj, ostatnie pytanie brzmi tak, bo wiemy już, że rekonstrukcja to z jednej strony no, badania, dość poważna zabawa, ale z drugiej strony chciałbym, żebyś powiedział, co twoim zdaniem, dla takiej osoby, która by chciała zacząć, co twoim zdaniem jest najważniejsze, jakbyś mógł zachęcić taką osobę do tego, żeby na przykład zapisała się do Legio Rapax i spróbowała tej niesamowitej przygody, jaką jest rekonstrukcja historyczna. O, widzisz, bo my z reguły zniechęcamy na starcie. Akurat tutaj jest tak, że Legion 21 Rapax jest w sumie o tyle nietypowy w stosunku do innych grup, że jest dosyć wymagający. To znaczy my od razu mówimy, że szukamy ludzi zdyscyplinowanych, takich, którzy chcą się bawić w rekonstrukcję 24 godziny na dobę w ramach tych dni, na których jesteśmy na imprezie, a nie jak to najczęściej bywa, że jest to kwestia pojechania w ciągu dnia, parę godzin, jest bitwa, przychodzą turyści, żeby to zobaczyć, jest jakaś diorama, człowiek posiedzi na tej dioramie, jak to się tak mówi, szczególnie w tych nowoczesnych epokach, które się rekonstruuje, II wojna światowa, I wojna. No i potem po 18 to już jest taki luz bluz, wchodzą puszki z piwem, wchodzą okulary, no jakby nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, żeby robić to 24 godziny na dobę i tak to się odbywa w większości grup, więc u nas przez to, że my to na to stawiamy dosyć mocno, to w sumie jesteśmy ewenementem. Natomiast przychodzą ludzie, którzy też tego szukają właśnie. Szukają, nie odnajdując tego w innych epokach. Bardzo często mamy migrantów, którym się już po prostu znudziło robienie czegoś na pół gwizdka i tutaj odnajdują w Rapaxie tego, czego szukali. Także takich osoby właśnie zawsze serdecznie zachęcamy. Natomiast jakbym miał zachęcić ludzi do rekonstrukcji w ogóle, no jakbyś ty zachęcił, Darku? Jak ja bym zachęcił? No. Dla mnie rekonstrukcja to była wielka przygoda, przede wszystkim towarzyska. To znaczy, oczywiście historią się interesowałem, ja byłem raczej z tych rekonstruktorów, którzy grzebali w książkach, ale ja zawsze podkreślam, że chcesz spotkać niesamowitą bandę wariatów i przeżyć dokładnie przygodę tak, taką dokładnie czysto towarzyską, uderz, a przy okazji interesujesz się historią, nie jest ci to obcy temat, spróbuj rekonstrukcji historycznej. Ja tak bym zachęcił do rekonstrukcji. No i ja się tutaj z tobą zgadzam, bo już o tym parokrotnie dzisiaj napomknęliśmy. To jest świat wspaniałych ludzi, którzy potem
w życiu codziennym mogą być twoimi wielkimi przyjacielami. I tak jest też w mojej grupie, że największa tych część tych nawet prawdziwych takich przyjaciół, nie tylko tak zwanych friends z Facebooka, ale tych prawdziwych przyjaciół, na które mogę w życiu liczyć, to właśnie znalazłem w rekonstrukcji historycznej. To są ludzie, z którymi się rozumiem i niezwykle wielkiej serdeczności i na pewno do końca życia będziemy się znali, będziemy się wspierali. Także to jest niesamowite. Finanse grają rolę, nie? Także tutaj trzeba mieć tego świadomość. Czy się wybiera rekonstrukcje historyczne, czy ostatnio popularne te cosplaye, chociaż tam też można fortunę wydać. Oj tak, oj tak. Chociaż ta restrykcyjność jest w innym kierunku, ale też można tam wydawać ogrom pieniędzy, jak chce się zrobić to na wysokim poziomie. Mhm. Także no, niestety pieniądze grają rolę. Tutaj ciężko od tego uciec. To prawda, ale tak jak wspomniałeś wcześniej, akurat Rapax, bo nie każda grupa, ale Rapax akurat jest w stanie no, na tę pierwszą imprezę przynajmniej jakoś tam człowieka dostarczyć, przyodziać, żeby mógł chociaż zobaczyć, jak to, tak, jak ma to tak, wygląda. Ma taką możliwość testu, żeby zobaczyć, czy to jest dla niego. Na koniec dnia, może nie na koniec tego samego dnia, ale koniec końców, może tak to powiem, i tak musisz zdobyć swój własny ekwipunek. Chociaż to, co jest znowuż atutem dużej grupy, to jest to, że on już nie musi wydawać na te 40 namiotów, które są w grupie, na te dziesiątki stołów, wyposażenia ogólnego, te piękne skóry z dzikich zwierząt i inne wyposażenie, jak kuchnia obozowa. No to już nie musi w tym partycypować. Także najważniejsze, żeby on był w stanie reprezentować siebie jako żołnierza, wchodzi wtedy w dużą formację, zgraną, dobrze administrowaną grupę, zorganizowaną i tylko może korzystać z tego, że ileś tam 10-20 lat grupa powstawała i zdobyła takie, a nie inne i gadżety, i doświadczenie, i markę w branży. Zatem pozostaje nam zachęcić wszystkich zainteresowanych do spróbowania swoich sił w rekonstrukcjach historycznych, na przykład w grupie Legio Rapax. Grupę można znaleźć na stronie internetowej. Zamieścimy, i na Facebooku, tak. I na Facebooku, oczywiście zamieścimy link w opisie. Serdecznie zachęcam do przejrzenia zdjęć, filmów, materiałów, które są w tych miejscach zgromadzone, ponieważ Rapax to jest naprawdę grupa z najwyższej rekonstrukcyjnej półki, a przy okazji jest to grupa pełna naprawdę fantastycznych ludzi, o czym przekonałem się, bo jeszcze kiedy w czasach przedpandemicznych mieliśmy okazję być razem w Austrii, zgadza się? W Carnuntum. Dokładnie. Bardzo fajna przygoda dla mnie. Powrót trochę do zabawy rekonstrukcyjnej, bo ja od jakiegoś dłuższego czasu już tak rekonstrukcją nie zajmuję się aktywnie. Także no co, no serdecznie, serdecznie z Kakajem zachęcamy do tego, żeby spróbować swoich sił albo w Rapaxie, albo w jakiejś innej grupie. A ja dzisiaj Tobie, Kakaju, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Ci wszystkiego dobrego na Twojej rekonstrukcyjnej ścieżce i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się porozmawiać. Dziękuję ślicznie, ślicznie, bo prywatnie na pewno. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego spotkania i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękuję.